Siemanko mordeczki, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w RDR2. Póki co nakarmimy i wyczeszmy mojego konia. O, proszę bardzo, i mamy drugi poziom więzi. Elegancko. Pierdut. I jeszcze jedno ciacho owsiane. Teraz idziemy oczywiście do stodoły, bo trzeba tutaj zacząć wszystko ogarniać na rancho. No i mamy tutaj oczywiście wujka, który prawdopodobnie jest Redem Harlowem. Nel IV to jest oczywiście koń. Z tego co pamiętam, to jest koń. Koń Charlesa. Chociaż możliwe, że to jest koń Charlesa Flamos. Szczerze mówiąc, nie pamiętam. Okej, właśnie są tutaj i wujek, i Charles. Young miss at dancing school is taught the minuet to tread. Young miss at dancing school is taught the minuet to tread. But we go better when we've brought our foretack to Cathead. Come bustle, bustle, drink about and let us merry be. Our can is full, we'll pump it out and let all hands to see. When horn and hounds the forest rend, his pack the huntsman cheers. When horn and hounds the forest rend, his pack the huntsman cheers. As loud as halloo when we send yeah, no, zajebista impreza. As loud as halloo when we send the broadside to Mount Sears. Come bustle, bustle, drink about and let us merry be. Our can is full, pump it up and let our hands to see. What's got at sea we spend on shore on sweethearts and our wives. What's got at sea we spend on shore at sweethearts and our wives. And then my boys hoist sail for more, thus passes sailors' lives. And then my boys hoist sail for more, thus passes sailors' lives. Come bustle, bustle, drink about and let us merry be. Our can is full, let's pipe it out and let our hands to see. Grubo było. No właśnie. To jest ta misja, gdzie skinnerzy porwali wujka. No nie tym razem, skinnerzy. My guess is they went that way, but my other guess is they know we're coming after them. What choice do we have? None. Nie mamy żadnego wyboru. Trzeba go ratować. You know this is a trap. To jest ta misja, o której wam mówiłem. No tak, nie mam grubego mięcha. Zajebiście. Track them to the road. We'll pick up the trail there. Shit. It's like we forgot about it. No właśnie. Powinni być gotowi na to. Okej, mamy łuk. To jeszcze wezmę w razie w Lancastera. There's nothing we can do except try and get him back. We let our guards down for one moment. Tak. Up here. You see that? Blood. Dear Lord. They've gone up towards tall trees. Come on. Tak, jest krew tutaj. Wait, wait.
Check the trip. We're good. To chyba ten koń tych skinnerów. We should agree on something. If it's really bad, this might not be about saving it. What the hell are you talking about? If it's really bad, it might be better to stop the pain. Jesus, you mean to... I mean, you can live a week without a scalp, but it ain't a good week. A gut wound, you can live a month, but it's horrible. Tak, myśli o tym, żeby w razie czego dobić go. Trzeba go jednak odbić. Ja wiem akurat, że damy radę go odbić. Nie trzeba będzie dobijać go. Holy fuck! No właśnie. Guess we'll soon find out. We'll be better off going on foot. Okay. I tak, jak widzicie, i tak mieliśmy tutaj już przejść na piechotę. Okej, czyli muszę ukryć swojego konia. Dobra, to powolutku. Dobra, jasne. Ale nie będę, kurde, wsiadał na tego konia. Jasne, kurwa, idziemy. Trzeba odbić wujka. I dlatego mamy łuk, żeby było też po cichu. No super, mam tylko jedną zatłutą strzałę. Więcej strzał z dynamitem. W sumie nawet może lepiej, bo jak zacznie się jadka, to po prostu walnę jak z bazuki i będzie pozamiatane. Up there. To the right. Two skinners. Look out. Probably. Take one. I'll take the other. Okay. They're down. Move. Fuck. Prawie by nas wykryli. Tak. Keep your head. We'll find him. Come on. No niestety nie mam ulepszonych strzał. Patrol to our left. To może niech przejdą. Let 'em go. If they come from the ranch, they'll come this way. You should have burned it while they slept. The burning's better if they're awake for it. He's old and sick, he won't last long. Then when they come, they'll come for a corpse. Mówią o wujku. He was talking about Uncle. He's alive. Tak, żyje. Come on. They've passed. Let's go. Okay.
No to idziemy go odbić. Jasne. Trzeba ich śledzić. Może nawet tamtego się uda uratować, ale... If he's walking with the body, we must be close. Let's take him down before he gets to the rest. He goes into camp, he'll all be up this way. Okay, let's go. Okay. Najpierw z tamtego nieszczęśnika pewnie trafiłem. Tak, pewnie w niego trafiłem. Dostań się na klif. Jest. Kurde, pieką go żywcem. Ja pierdzielę, oni go pieką żywcem. O nie! Kolejny raz. Charles uratował mu życie. Szybko! Jedz! No tak. O cholera. Ja tu zdycham. Ja pierdzielę, oni go pieką żywcem. Okropnie wygląda, ale trzeba go uratować. Ja pierdzielę, ale poparzony. O nie, idą. Got it? Cause here come the rest of them. Quick, there's more of them. Cover it. Come on. Down that gully. Oh man.
Tak, oczywiście, że mam auto-aima. Oh fuck! Stay behind me! Oh damn! I got this! Dobra, kapelusz poszedł w pizdu, ale i tak go będę miał. Okej, dwóch załatwionych za jednym zamachem. O cholera. Idą jeszcze z tyłu. Checkpoint i śmigamy dalej. Ja tych dałem radę zabić z Ryptera. Dobra. Dobra, teraz szybko. Jeszcze tego dobić. Okej, teraz trzeba ich eskortować już. Szczerze, teraz bardziej się przyda strzelba. Właśnie, szybko do domu trzeba i opatrzeć te oparzenia. Myślę, że to będzie dobrze, jeśli nie zostanie infekcyjne. To jest dużo lepsze niż myślałem.
Hear that, old man? This could have been worse. He's pretty weak. Yep, I bet. Stay with us, you old bastard. Does it look okay? Hey. No niedobrze to wygląda. Całe plecy ma czerwone. Od oparzeń. Almost back. Hang in there, old timer. I can't. I'm back. No dobra, uratowany. Oh, don't let me fall, please. Prawie go upiekli żywcem. Hey. Więc jeśli to jest Red Harlow, no to kurde, on ma no paskudnego pecha do oparzeń. Niestety w Red Dead Revolver nie grałem. You think they'll be back? Maybe, but I doubt it. We must have killed most of them. This is your land. Was it theirs once? I don't think so. I met a fellow said the Skinners were down about 2 years ago. They're just angry men on a rampage, and we got in their way. Sort of like we used to be? Yeah, exactly like we used to be. Maybe we should take up torture. We got Uncle singing instead of torture. We're gonna be safe here, John. Hmm? You, your family, you all be safe. Tak, będziemy bezpieczni, na pewno. I hope so. Really do. Okej, ale żeby ten odcinek nie był za krótki, jedziemy do Blackwater. Czas zabrać się za bandytów. O ile oczywiście nie zacznie się od razu nowa misja. No jak widzicie, akurat farmerska robota. Zbieranie główien, czyszczenie konia. No proszę bardzo, wracają. Tak. Od razu zaczniemy nową misję. Tak, przyjechali. You always did have that fine way with words. You doing all right, son? Sure, Pop. Can I go see the house? Sure. Just give him some time. He'll warm up. No jeszcze psa mają. It's quite a place you got here. It's yours. Ours. I should see about that boy. Who's my new rival? Oh, that's Rufus. He's loyal, dumb, and angry, so he reminded us of you. That's your idea of a joke, miss? I guess. Come on! Nie wiem, czy to nie był tylko przerywnik. Możliwe, że był. No i właśnie, czy mamy też jakąś farmerską robotę tutaj? Obowiązki, tak. Czyszczenie boksów. Obowiązki. Tutaj też różne obowiązki mamy. Misja dla Abigail. Razem z Abigail, ale to później, bo na razie chciałem się wybrać do Blackwater
bo list gończy, bo to prawdopodobnie będzie jeden z szefów Skinnerów. No dawaj, 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 Zibi, dawaj. Jedziemy do miasta. Okej, 16 stopni, no to przydałoby się przebrać. Założyłem sobie nowy płaszcz. No, żeby nie był ten odcinek za krótki, to ja postanowiłem, że teraz właśnie jest dobry czas na to, żeby zapolować na bandziorków. I to chyba nie będzie byle jaki bandziorek, a jeden właśnie z szefów Skinnerów, jeśli nie przywódca. Przynajmniej tak mi się wydaje. Mogę się oczywiście mylić. Ale jedziemy. I'm just a blind old fool. Don't be like me. Ten ślepiec to chyba jest, tak mi się wydaje, że on jest chyba oszustem. Help a blind man. A, chyba jednak nie. A dollar for your future. Dollar for your fate. Dobra. Czyli facet po prostu przepowiada przyszłość. Niech mu będzie. No, tylko że coś się nagle tak zgliczowało. You're a fool, fiend, but not so much of a fool as you think, nor such a fiend. The past is done, and the future yet to come. Thank you. I guess. Okej. No to jedziemy w takim razie do miasta. Jedziemy od razu do miasta na posterunek policji, bo tam oczywiście będzie list gończy i tak mi się wydaje, że to może być jeden ze Skinnerów, ale oczywiście mogę się w tej chwili mylić. No, tutaj prace budowlane już trwają. Nie wiem, co to dokładnie będzie, ale no, kolumny to mi przypomina na przykład sąd jakiś, czy jakiś inny czy jakiś inny rządowy budynek. Tutaj oczywiście mamy też szubienice. Także tutaj akurat mogą być wychuśtani przestępcy, których złapiemy. Bo teraz tak naprawdę pracujemy jako łowca nagród, ewentualnie. Okej. Kogo my tu mamy? Elias Green. Żywy lub martwy. Za morderstwo i okaleczenie. Tak. To jest prawdopodobnie jeden, no właśnie, członek bractwa Skinnera. Bardzo niebezpieczny człowiek. Bierzemy. It's a sorry situation with them mongrel dogs, the Skinner brothers. Tak, to jest jeden z tych poszukiwanych żywych lub martwych. Dobra.
but sure as hell I'd love to spit in his eye. Oczywiście, ja spróbuję go złapać żywcem. You tell me why this one, Elias Green's got a warrant on him. I'd send you after every last one of them jackals if I could. Reason this one's got his picture up is the mayor signed off on it. That's that. Dobra, panie komendancie. Party of six. Killed and then some. We have his name, we have his likeness. You have his warrant. Spróbuję go dorwać żywcem, ale nie wiem, czy się uda. You gotta bring that one in stiff, then so be it. Just bring him in is all. No dobra. Sir? Thanks for your service. Good work, you know? Okej. Teraz to już, jak widzicie, robimy właśnie jako łowca nagród. Właśnie dlatego się nie mogłem doczekać. Bo szczerze mówiąc, lubię tą fuchę w grze, więc... Jedziemy od razu po tego potwora. Bo tak, on jest potworem. Nawet zwierzęciem nie można by go nazwać, bo to by była obraza dla zwierząt. Jedziemy po tego potwora. No właśnie, listy gończe. List gończy za Dutchem. Tak, mamy to. Mamy fragment listu gończego za Dutchem van der Linde, który miał po prostu Arthur przy sobie, a wcześniej Micah Bell. Tak, ten sam szczur. Need a hand with your neck? Sounds good. Oh, hey, come back! Oh no! No właśnie, moment. Możemy odprowadzić tego konia, bo tak to ja myślę, żeby... ja myślę akurat, żeby został zabity ten facet przez tego konia. Bo mógłby go kopnąć. A wiecie dobrze, że takie kopnięcia to są po prostu zabójcze. Spróbujemy akurat oddać tego konia. Przynajmniej typ żyje, ale póki co stracił konia. No i gdzie ten koń pełnej krwi angielskiej? Jest! Jest ten Anglik. O nie, kurde, ucieka znowu. Tak, tutaj mamy dzikie konie, ale kurde, muszę go łapać. Tak, oddamy tamtemu tego konia, wiadomo. Pełnej krwi Anglik. Full blood English. Ale jakby nie zareagował, to by po prostu go kopnął. Jasne.
Mamy pozytywny honor i o to się liczy. I to się liczy właśnie. I o to mi chodziło, żeby był pozytywny honor. Bo tak naprawdę faceta uratowałem, a później jego konia złapałem. Easy breezy. A teraz czas na jego przywódcę Skinnera, jednego ze Skinnerów. Chyba nie jest przywódcą, z tego co pamiętam. List kończy. Elias Green. Elias Green. $90 reward. Dead or alive. Cholera wilki! No i cała wataha w pizdu. No dobra. Kurde, jeden akurat jeszcze dogorywa. Tak, to jest brutalna gra. Dobi. Bo nic więcej nie zrobimy. Okej. Tutaj oczywiście zepsuta skórka. A tam już się kruki zlatują. Szczerze, myślę, żeby jednak zakończyć wcześniej odcinek, bo już troszeczkę akurat już trochę było gameplayu, a w kolejnym odcinku bym właśnie się zajął tym Eliasem Greenem. De facto polowanie na Skinnera. No bo coś mi się widzi, że to może być po prostu trochę za długi odcinek, jakbym oczywiście postanowił teraz akurat. Jeszcze złapać tego Greena. Let's go, boy. Okej, w takim razie trzymajcie się, wielkie pozdro, elo.